nas pasterz. Mhm. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe. My, jako społeczność, żyjemy w stadzie, jakby w stadzie, tak? Jeśli się jakaś owca oddziela, to tak jakby umierała. No, mówię tu najprościej jak można. Czyli w tym tradycyjnym obrazie świata człowiek, który umiera, jest jakby jak taka zagubiona owca, która chodzi po łące, stąd mamy też pojęcie łąki w naszej najstarszej pieśni z XIV wieku, dotyczącej śmierci, tak? Wyleciała dusza z ciała. No, mhm. Tam jest mowa o świętym Piotrze, który przychodzi po duszę, która siedzi samotna na łące, zmarznięta, głodna. Kim ona jest? Ona jest kimś, kto jest poza stadem, poza ekumeną, poza wioską. Mhm. Kimś, kto został na pastwisku i nie wrócił do domu z całą resztą. I po nią musi przyjść ten gospodarz, musi przyjść ten pasterz, który ją z powrotem do siebie zabierze, tak? Przechowa. I teraz bardzo ważna rzecz. Tak jak wcześniej w tej pieśni mówiliśmy o ziarnie, które ma być siane jakby za rok, tutaj mówimy o kimś, kto nie jest grzeszny, tak? Czy ktoś, kto grzeszy, zostaje, nie bierzemy go, ponieważ jakby nie chcemy, aby dalej funkcjonował w naszym obrębie, a ktoś, kto nie jest grzeszny, kto jest pełen cnót, bez grzechu, zabieramy go, ponieważ on jest jakby wartościowy, aby dalej prowadzić jakby życie w rodzie, w ekumenie, aby o nim mówić, aby on jakby doznał zbawienia i tak dalej. Czyli taka myśl o tym, że warto po prostu być dobrym, warto się trzymać tej jednak pewnych zasad, dlaczego trzymać się zasad? Ponieważ te społeczności przede wszystkim bazowały na skupiskach ludzi, którzy musieli mieć do siebie bezwzględne zaufanie. No teraz, prawda, możemy w pewien sposób, tutaj może trochę taki przykład, może niefortunny, no ale jeśli coś przeskrobiemy, to się przeprowadzamy, zmieniamy konto na portalu, tak, jakimś czy na, w sieci społecznościowej, zmieniamy i już jesteśmy nowym człowiekiem. A kiedyś, no jeśli ktoś przechodził z wioski do wioski, z osady do osady, no można było sobie wyobrazić, no ten cień podejrzenia, dlaczego padał na tą osobę, prawda? Mhm. No, także... No, widzę, że szykujesz nam kolejną pieśń. Tak, tak. A czym także... będzie ta pieśń teraz? Ta pieśń będzie właściwie taka napół świecka, bo musimy powiedzieć o jednym. Pieśni religijne w tradycji... Ciężko je dzielić na świeckie, tak, na świeckie i religijne. One wszystkie tyczyły się konkretnych czynności z życia codziennego. Znaczy, taki chłop, mówimy o chłopach, to chyba najlepsze określenie, bo to wtedy nas odsyła do pewnego obrazu tego człowieka. Oni żyli religią od rana do wieczora. To nie byli ludzie, którzy raz w niedzielę chodzili do kościoła. Dla nich dzień się zaczynał ze wschodem słońca, gdzie oni się słońcu kłaniali, żegnali, robili krzyż na chlebie. To było całowanie ziemi, było mnóstwo, my teraz mówimy za Anioł Pański, koronka. Tak, dokładnie, to nie było tak jak teraz. Tak, brewiarze. Oj, to było, naprawdę taki człowiek miał naprawdę cały dzień zajęty. Więc te pieśni religijne, zaduszne też tyczyły się na przykład zwykłych czynności codziennych, czy na przykład... kwestii damsko-męskich. No, właśnie taką jedną pieśń tutaj zaprezentuję. Ją śpiewał Fiur. A ja poproszę realizatora o przyciszenie płaszcz, choć tylko na ten moment. Dobrze. Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, gdyby słońce mój jasieńku swoje imię na nim. Swoje imię na nim i swoje nazwisko. Przecież żeśmy się kochali 4 lata blisko. 4 lata blisko i 4 miesiące. I żeby ci, mój jasieńko, nie świeciło słońce. Nie świeciło słońce, ziemia nie nosiła, a żeby się mój jasieńko zła dola pobiła, bo ja cię kochała, ale twoja maturka, że nic się nie dała.
że nic się nie dała, bo była mu Boga, ale zapomniała o tym, szczęśliwa uboga, ale zapomniała o tym, szczęśliwa uboga. No i tu mamy kilka melodii spisanych przez Kolberga. Taką najbardziej znaną jest troszeczkę inna, ponieważ śpiewana przez pana Fijałkowskiego. Oskar Kolberg zebrał ogólnie 25 tysięcy tekstów, pieśni, wierszów, także mam wierszy. Mamy bazę do badań, mamy ogromną. Pomagają nam też między innymi komputery, szukając słów kluczowych, abyśmy mogli opisać to wszystko w jakieś kategorie. I ta pieśń o czym nam mówi? Mówi nam o tym, że o pewnym... oni się kochali po prostu. Tak, ta pieśń opowiada nam o pewnym żalu, tak? O pewnym żalu za kimś, komu się jakby... Mamy mężczyznę, który nie wyszedł za kobietę, ponieważ była uboga, a temu jakby się przeciwstawiła matka. I tu mamy taki problem na odwieczny problem synowa teściowa. Tak, odwieczny problem synowa teściowa. I mamy w tych pieśniach też zadusznych. Także każda z nich traktuje o jakimś takim życiu. My dzisiaj zapominamy o tym często. Skupiamy się na jakichś tam melodii, na jakichś tam nutkach, nie nutkach. Zapominamy o treści, a ci ludzie bardzo mocno przywiązani jakby do życia i to życie opisywali. I podczas obrzędów chociażby, tak jak śpiewanie pieśni zadusznych, bo mówimy o obrzędzie, prawda, o wspominkach, wspominało się te śmierci, które były jakby też powiązane z życiem. Będziemy po przerwie krótkiej muzycznej chcieli wrócić, od razu ci powiem, Adamie, co mnie bardzo zaintrygowało. Skąd taka forma jak dziady w kulturze polskiej, a jednocześnie tak bardzo nie katolicka przecież, a jednocześnie tak bardzo wrośnięta, że jedno z dzieł narodowych najważniejszych nosi taki tytuł. I wokół niego jest cała martyrologia narodowa, nie tylko przecież osobista. A ja poproszę o w takim razie małą przerwę muzyczną w postaci zespołu Happy Prince Wait For You z miejsca numer 50 dzisiejszego notowania. No. Wiesz, staram się tu patrzeć na zegarek, żeby tak mniej więcej wiesz... Łaki, bardzo fajnie działa. Fajnie tam mówisz, fajnie tam. Ale staram się tak dużo na zegarek, żeby te 20 minut było. Ja też tak patrzę, nie? Szkoda, byłoby super, gdyby tu jeszcze jakieś dziwuchy były, nie? No nie da rady, bo to jest pierwszy. Nie, mówię ci, to jest taki dzień, że... Ja sobie tylko przypomnę melodię, bo tu wiesz, ja mam tych pieśni kilkaset. A teraz będzie pieśń poleska, nie będzie po polsku. Teraz tylko... Zadzwonię na Podkarpacie, żeby sobie... to tylko 3.51 trwa, to jest krótkie. Żeby sobie Tomaszek słuchał. Trochę tak jakby na temat I Wait For You. Tomek Stawasz. A nie ma go, okej.
tych dziadach to takie ciekawe, bo to właśnie, no, to, to... No i zwłaszcza, że to ma takie odniesienie strasznie martyrologiczne, powiązanie z walką o niepodległość ojczyzny przy przypadku Mickiewicza, gdzie on wsadził do jednego wora, druga, czwarta część była o czymś innym, a trzecia była ściśle patriotyczna. Tak, no, ale to mamy cały czas do czynienia z tym, co mówiłem, czy z tą ciągłością kulturową. Mm-hmm. Czyli to wiesz, jak wchodzi chrześcijaństwo, to nie jest tak, że mamy w popkulturze taki syndrom, wiesz, że a, bo tam Kościół jak wszedł, to wszystkich palił, wiesz, o co chodzi, tam po wszystkich po prostu zaorał, nie? Z drugiej strony jest taki... Co, wchodzimy powoli? Wchodzimy zaraz. Mhm. No i Adamie, wracamy do tego pytania sprzed piosenki, czyli dlaczego, na czym zbudował Mickiewicz tą wielkość poematu Dziady, gdzie druga i czwarta część dotyczy stricte obrządków pogrzebowo, nazwijmy to, cmentarnych, a trzecia to jest przecież wielka epopeja narodowa.